W czasie, kiedy robiłem te wszystkie obliczenia, żeby ustalić, który plan jest dla mnie lepszy, na przykład, żeby znaleźć punkt, w którym koszt zajęć jest taki sam w planie próbnym i w planie podstawowym, po tych wszystkich obliczeniach okazało się, że przy pięciu treningach obydwa plany kosztują tyle samo 60 zł. W czasie tych kalkulacji nie zauważyłem, że cały czas przygląda mi się jakiś człowiek z obsługi Super Yoga Studio. Nagle mówi do mnie tak. To wszystko fajnie, zrozumiałe te Twoje obliczenia. Jest takie t, przy którym 12t jest równe 20 dodać 8t, i wtedy obydwa plany kosztują tyle samo, czyli mamy takie równanie: 20 dodać 8t równa się 12t. Jeszcze inaczej mówiąc, jest taki punkt, w którym koszt, który otrzymujemy z wyrażenia 20 dodać 8t, jest taki sam jak ten, który otrzymujemy z wyrażenia 12t. Przyrównujemy te dwie sprawy, rozwiązujemy otrzymane równanie, wyznaczamy T, potem wyznaczamy K. Ale gość z obsługi mówi, że ma inny sposób na rozwiązanie takiego zadania i że jest ciekawy, czy otrzyma tym sposobem taką samą odpowiedź. No i mówi tak: Wiemy z planu podstawowego, że całkowity koszt miesięczny wynosi 20 zł miesięcznej opłaty, dodać 8 zł za trening razy liczba treningów w miesiącu. To, czego szukamy, to liczba treningów, przy której otrzymamy ten sam koszt dla obydwu planów. Mam pomysł, jak zmienić to równanie w równanie tylko z jedną niewiadomą, bo teraz jest to równanie z dwiema niewiadomymi. Mamy tu pewien koszt, który zależy od liczby treningów. Dwie niewiadome, K i T. Mam pomysł, jak pozbyć się K z lewej strony. Odejmę K od lewej strony równania. Ale nie możemy wykonać działania na jednej tylko stronie równania, bo równanie przestanie być prawdziwe. Ale jak odejmiemy to samo k od prawej strony równania, to nic nam to nie da, bo tu nam się k zredukuje, ale tu pojawi się znowu i znowu będą dwie niewiadome. Ale szukamy punktu, w którym te dwa koszty są równe, w którym 20 dodać 8t. Jest takie samo jak 12t. Tak więc od prawej strony równania śmiało mogę odjąć 12t. Czy możemy tak zrobić? Jak się dobrze przyjrzeć, to w ten sposób odejmujemy to równanie od tego równania. Odejmujemy prawą stronę od prawej i lewą od lewej. Pytanie brzmi, czy to ma sens? Wiemy, że jeżeli odejmujemy lub dodajemy coś od jednej strony równania, to musimy zrobić to samo. Po drugiej stronie równania. Możemy odjąć w ten sposób, bo wiemy, że te dwa wyrażenia są sobie równe. Wiemy też, że to k jest dokładnie takie samo jak to k, bo tak właśnie zaczęły się nasze poszukiwania. Założyliśmy, że szukamy t, przy którym k w tym planie jest równe k w tym planie i dlatego ma to wszystko sens i prowadzi do prawidłowego rozwiązania. Możemy odjąć od jednej strony równania k. A od drugiej 12t, bo k i 12t są równe. No to odejmujemy. Po lewej stronie otrzymamy 0. To są liczby przeciwne, zredukują się, nic więcej po lewej stronie nie mamy, więc zostaje 0. Po prawej stronie mamy 20 i 8 czegoś i odejmujemy od tego 12 tego samego czegoś. 8t odjąć 12t. Po odjęciu otrzymamy minus 4t. I co ciekawe, otrzymaliśmy jedno równanie z jedną niewiadomą. Powinno dać się wyznaczyć z tego równania t. Można to dalej rozwiązywać na wiele sposobów. Mnie przychodzi do głowy przeniesienie wszystkich wyrażeń z niewiadomą t na lewą stronę, tu odejmuję 4t, więc, żeby pozbyć się tego 4t z prawej strony, muszę dodać 4t. I znowu to samo. Nie mogę zrobić tego tylko z prawej strony, bo to równanie przestanie być prawdziwe. Muszę wykonać taką samą operację po lewej stronie równania. No to liczymy. Po lewej stronie 0 dodać 4t równa się 4t. Równa się po prawej stronie minus 4t i plus 4t znoszą się nawzajem i mamy w rezultacie 0. Zostaje tylko to 20. 4t równa się 20. Żeby wyznaczyć z takiego równania t, wystarczy podzielić obydwie strony przez 4. 4 razy t podzielone przez 4 równa się t. Musimy też podzielić prawą stronę równania przez 4, czyli t równa się 20 przez 4, czyli t równa się 5. I to jest dokładnie ten sam wynik, który otrzymaliśmy poprzednio. Możemy teraz wrócić do naszych planów i przekonać się, że koszt każdego z planów wynosi przy pięciu treningach 60 zł. Fajne jest to, że każdy z tych dwóch sposobów rozwiązania zadania był inny, ale każdy z nich był logicznie poprawny, więc obydwa zakończyły się poprawnym rozwiązaniem. I to jest właśnie fajne w algebrze. Dopóki robimy logicznie poprawne rzeczy, zawsze dotrzemy do tego samego poprawnego rozwiązania.